Gajdowie, jak rozwój, jak współpracować z łaską, strona 58. Wszyscy powinni mnie lubić i szanować, jeśli ktoś ma boski przymus, że wszyscy muszą go lubić, chwalić i szanować, to gdy się skonfrontuje z postawą niechęci lub nawet z delikatną krytyką, przeżywa ogromne upokorzenie. A ja fałszywego nie do zniesienia jest sytuacja, że coś się komuś w nim nie podoba. My zwykli ludzie doskonale wiemy, że jeszcze są się taki nie rodzi, co by wszystkim dogodził. I dlatego nas można skrytykować. Możemy mieć jakiś defekt ciała, nasz wygląd nie musi być perfekcyjny. My możemy się publicznie zająknąć, przyznać do błędu. Możemy mieć plamę na spodniach i tak dalej. Ale my jesteśmy zwykłymi ludźmi. Owszem, jest nam przykro, gdy ktoś ma coś przeciwko nam. Ale tak już w życiu bywa. Tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów i nie podlega krytyce. Co innego bogowie. Ci muszą być perfekcyjni, bo muszą poznawać od ludzi niemal boskiej czci. A jeśli coś im nie wyjdzie, przeżywają okropną frustrację. Absolutnie nie wolno ich skrytykować lub z nich żartować. Jeśli zdarzy się wam zapomnieć o ich imieninach, będzie koniec świata. Jeśli jeżeli ważna dla nich osoba wyróżni kogoś innego, na przykład uśmiechnie się, zaprosi do tańca lub podejdzie, by porozmawiać na przyjęciu, są bliscy załamania, ponieważ okazuje się, że są traktowani na równi z innymi, podczas gdy ich fałszywe chciałoby być Bogiem. Tak, jak Bóg, utrzymywać boską cześć. Gdy się tak nie dzieje, człowiek z niskim poczuciem wartości czuje się głęboko zraniony i postanawia, że już nigdy nie będzie się wychylać. Zrywa znajomość lub stara się zniszczyć tego, kto go skrytykował. Dzieje się to bardzo często nieświadomie. Skoro się tak sprawy mają, nie warto utrzymywać kontaktu. Myśli sobie, ja fałszywy i porusza się wyłącznie w obszarze, w którym jego boska pozycja jest niezagrożona. Pewna osoba obraziła się śmiertelnie, gdy została poproszona o przesunięcie się dosłownie o metr, bo zasłaniała coś na tablicy, która stała za nią z tyłu. Inna zerwała relacje ze znajomymi, ponieważ według niej wyśmiewali ją w rozmowach. Nie wiadomo nawet, o co dokładnie chodziło. Prawdopodobnie o jakiś niewinny żart, który w jej życiu odczuciu był nie do przyjęcia. To uczy nas, że żartować, owszem, trzeba i można, ale wyłącznie z siebie. Nigdy nie wiadomo, co przeżywa drugi człowiek. Wszystko powinno iść po mojej myśli. Jeśli ktoś ma boski przymus, że wszystko powinno iść po jego myśli, będzie przeżywał tragedię. Coś pójdzie nie tak, jak oczekuje. Wszystko może pójść nie tak. Na urlopie może padać deszcz. Pociąg może się spóźnić. Można złapać gumę. W trakcie pilnej podróży ktoś może nam sprzed nosa kupić ostatni świeży chleb. Można także rozchorować się, zestarzeć i nawet umrzeć. Dla niektórych to ostatnie wydaje się czymś nieprawdopodobnym. Nam, zwykłym ludziom, to się już zdarza. Życie jest trudne, my o tym wiemy i musimy jakoś sobie radzić. Owszem, jesteśmy obojętni, a trudności martwimy się czasem bardzo z różnych powodów. Jest nam przykro, cierpimy taki
Jednak jest człowieczy los. Co innego bogowie. Oni każdą przeciwność przeżywają jak koniec świata. Upadek z boskich wysokości prowadzi ich do zdumiewającego odkrycia, że są tylko ludźmi. A wielu bogów, jeśli jest to nie do zniesienia, wpadają we frustrację, smutek, melancholię i depresję. Nie chce im się żyć. Ja fałszywe chciałoby przenieść do wieczności swoje fałszywe życie, ale to mu się nie uda.